Proszę miłego państwa, YouTubie kochany, mamy dzisiaj 16 listopada. Wczoraj kończyłem zadanie w takiej twierdzy, którą będziemy za chwilę podbijać. W tej twierdzy trzeba było dokonać pewnych zniszczeń, żeby jak oblężenie, żeby oblężenie było łatwiejsze. I wyobraźcie sobie, że po pierwsze, trochę mi to zajęło, po drugie zginąłem i musiałem robić wszystko od początku, po trzecie, kiedy zrobiłem już wszystko od początku, to mi się zawiesiło i musiałem jeszcze raz. Jak bardzo rzadko mi się zawiesza Xbox, tak tym razem się zawiesił. Więc musiałem zrobić powtórkę. Trzy razy to zrobiłem i ostatecznie mam zrobione. Ale uważajcie, bo to wygląda tak, że kiedy się wykonuje misję w obszarze takim zastrzeżonym, to nie można zrobić save'a. Więc nadal trochę wisimy w powietrzu, więc zabieram się szybko do ogrywania tego, żeby było już ograne i żeby było dobrze. Zatem jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? Tak. Bardzo wartościowa opowieść. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ooo, jaki on jest ogarnięty. Otóż, proszę państwa, to było kilka rzeczy, które należało uszkodzić, albo można było uszkodzić. To są katapulty i te takie z olejem, nie wiem, z wrzącym olejem kotły. Ale to nie wszystko, ponieważ nawet jak się wykona tę misję, to można jeszcze uszkodzić kilka innych i zakładam, że to może się przydać. Cholera, ciężko czasami w te rzeczy trafić. Co do ich, dobra. O, przez chwilę jest taki. Więc uszkodzimy też pozostałe rzeczy, które są w zasięgu naszego wzroku. Wychodząc z tego miejsca. Sporo jest strażników. Chciałbym wyjść stąd, nie robiąc alarmu niepotrzebnego. To chyba uszkodzone już jest. Tych tutaj urządzeń chroniących przed oblężeniem jest więcej niż kilka. Co ciekawe, udało mi się zrobić tę misję nie alarmując wrogów. Co jest niezwykle trudne w tym w Valhalla. Więc trochę z dumą mogę o tym opowiadać. No, możemy wrócić do naszych kolegów, którzy tu oblężenie będą prowadzić, ale najpierw zrobię ten szybki zapis. Tu jest jeszcze wstępnie jakiś obóz. Ciekawe, czy tu jeszcze mogę jakichś zniszczeń dokonać. W zasadzie dobra, zauważyli, że kusznika zdjąłem. Ale nie ma tu nic, co mogłoby mnie zainteresować. Nie ma żadnych skarbów, tajemnic, sekretów. Więc pal licho. Cholera. Ja mam takie... Skończyła mi się kawa jakieś pół godziny temu. To była duża kawa. Człowiek, ja mam takie poczucie, że mógłbym pić kawę cały czas. To nie do końca zdrowe. Ale jakoś tak mi kawa daje radochę. Może herbaty mu powinienem więcej robić. Herbata też dobra rzecz, nie? Tylko więcej czasu zajmuje mi zrobienie herbaty, bo niestety do herbaty nie mam ekspresu. Ja nigdy nie pamiętam, jaki jest... Moja żona kupuje ziarna, więc ja do końca nie jestem pewny. Lawatca chyba się nazywa to w oryginale. Znaczy, przynajmniej...
przez jakiś czas piliśmy to. Moja żona też lubi od czasu do czasu zmieniać te kawy. Ja widzę różnicę w smaku, ale nie jest ona dla mnie na tyle istotna, żebym szybko sprawdzał i zapisywał, jak się nazywa firma, która to produkuje. Kawa jak kawa. Taka raczej dobrej jakości. Ale wiele, wiele nie jestem w stanie powiedzieć na ten temat. Nie mogę tu zaspokoić waszej ciekawości. Gdzie zdobyłem miecze? Jeden mam ze sklepu, to jest skimitar. Sejmitar, nie wiem czemu, czasami mówię skimitar, ale nie wiem skąd. Ten tutaj, sejmitar. A drugi znalazłem gdzieś pośród skrzyń przeróżnych. Dwuręczne miecze nie są takie łatwe do zdobycia. Ja myślę, że mam takie, ja żartowałem z tego wielokrotnie, ale mam chyba takie podświadome zapotrzebowanie na Wiedźmina. Stąd też dwa miecze na Eivorze. To miejsce mi nie daje spokoju. Tutaj gdzieś jest skarb chyba pod spodem. A może już go znalazłem. Palich. Is it done? It is. And have you laid your poles of hazel and composed your poems for this coming victory? I am here to speak with Giedrich. Go on then. Your master of aids. Still dreaming of your precious stone? It is not dreams that led me here, Eivor. I've had visions, prophecies from the gods. Visions? I'll sacrifice to Tyr this day, the Lord of Justice, the harbinger of flawless victory. Sigurd, what prophecies? Kurde, może to też ten konflikt między tymi braćmi jest jak między Tyrem i Odynem. The sign's importance, read well. Nie no, wszystko. I osłabiłem ją. Lecimy, nie? Nie ma na co czekać. We're ready. Give the command. Good. And let's be quick about it. My scouts tell me a force of King Alfred's men is on the march. Let's end this before that flap-mouthed pudding has a chance to hit back. Ten król Wessex to chyba jest pozytywnie opisywany w popkulturze, nie? Ależ ten Sigurd mi działa na nerwy. To w jakim stylu gram jest zdefiniowane w dużym stopniu w oparciu o to, jakie mam bronie. Mam po prostu dobre miecze dwuręczne i dlatego je wybrałem. To tam być może jest ta świadoma, znaczy taka podświadoma potrzeba bycia trochę Wiedźminem z miłości do Redów i do Wiedźmina. Natomiast, no, mam broń jaką mam. Najbardziej to chciałem walczyć mieczem dwuręcznym. Po prostu. Ale potem się przytrafiły dwa. Muszę się zająć tutaj infiltracją. Najlepiej tak, żeby mnie nie zobaczyli. Trochę chyba się nie da uniknąć tego. Take the castle. Muszę uważać, bo to
chyba nie będę miał za bardzo okazji do zbierania ziółek, więc lepiej nie otrzymywać za bardzo obrażeń. Trochę się różnią między sobą te... To są jakieś skarby, ale potem się przejdę tędy i je zbiorę. Różnią się między sobą te oblężenia jednak. No to dobrze. She's through there! Eivor, get to the portcullis. Dobrze, Basim. Okej, to jest do załatwienia na górze jednak. God grant me strength. Ale nie tak do końca na górze. Tu pułapki pozakładałem, więc niech... Chyba tu. Za pierwszym razem powinienem był tu wejść po prostu. Trzeba szybciej wstawać, panowie. Zadanie. Nie muszę się w każdą potyczkę angażować. Lady Edwin! She has bodyguards! Dobrze. Edwina ma. You won't get away this time. Foolish dame! I will send you to your sad supper in Valhalla. A reward in silver for each dead day. There's your wages. Trzeba się pozbyć najpierw tych. We'll use your flesh as mulch for our crops. Take it. Go to your guard wherever he finds. Kurde, Sigurd, nie wchodź mi. Zrobiła brutalna nagle. Nie mogę zablokować ich, kurde, teraz.
No dobrze. Chyba w tej ostatniej fazie wszystko jej wchodziło. Assassin's Creed miał udawać realizm, ale już nawet przestał próbować. W którym momencie Assassin's Creed miał udawać realizm? Przepraszam. W sensie... Co cię naprowadziło na taki błędny punkt widzenia? You felled the lofty lady. Do what you must, Thane of Dungheaps. As one loyal to her shire and her people, I know which of us God favors. Eivor bested you. It's for Eivor to decide your fate. You fought with honor and purpose. For that, I put you in Giedrich's care. He will see you're treated well. I will, so long as you recant your friendship with that pot of warm piss, King Alfred. Agreed. Take her away! No, zgodziła się, tego się nie spodziewałem. I fulfilled my promise to you. I trust you will do the same. An oath between our people. Aye, you've done us well, Eivor. I thank you. And if ever you need the like, I'll do what I can. I will. Count on it. I'd be quick about plundering. King Alfred will be on his way, and he won't be alone. Ubisoft dba o realia historyczne w ramach odzwierciedlenia rzeczywistości, nie? Czasami gdzieś pójdą na ustępstwo, a czasami coś tam zrobią źle. Jest naturalne. Natomiast na przykład jazda na wilku, to nie jest tak, że jazda na wilku daje ci jakieś profity. No, jeżeli ktoś ma ochotę, jako gracz, zmodyfikować sobie grę, żeby ona była bardziej fantasy, to sobie jeździ na wilku, albo ma zbroję, która ma płonące zielone oczy. Natomiast... Jeżeli nie masz na to ochoty, ja na przykład nie mam na to ochoty, to z tego nie korzystam i tyle, nie? Ale mam swobodę, mam wybór. Mogę mieć takie... Więc wolność jest wartością nadrzędną. Jeżeli ktoś ma ochotę wykorzystywać je w sposób taki, który zaburza poczucie realizmu, to sobie zaburza. Jeśli nie, no to nie musi, nie? No ale nie bądźmy jacyś tam... Nie bądźmy nazi, jeżeli chodzi o realia w grach, że one muszą być realistyczne. Ja mówiłem to parę razy. Gry nie mają być realistyczne, mają być konsekwentne. Assassin jest bardzo konsekwentny w swojej konwencji. Mamy do czynienia ze światem, w którym fikcja miesza się z prawdziwością, czasami w bardzo ciekawy sposób, ale nadal jest to fikcja, nie? I to taka niezaprzeczalna. Jakieś obce rasy, jakieś artefakty magiczne. No to jest coś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić. Nie ma w tym nic absolutnie złego. Tak jak Spider-Man jest grą w pewnej konwencji. pozbawionej realizmu, ale trzymający się tej konwencji. Są rzeczy... O, pawęż. Są rzeczy, które mogą nam przeszkadzać, oczywiście, że tak, nie? Ale nie przy... Często jest tak, że to, co nam przeszkadza, nie definiuje samej gry. Pawęż. Na początku miałem taki pomysł, żeby grać długim mieczem i tarczą. Znaczy dwuręcznym mieczem i tarczą, ale... Potem nagle się okazało, że ten... Że dwa miecze mi tak... zaspokajają tą fantazyjną potrzebę jakąś i się tego trzymam. Szkoda, że tutaj na runach nie jest zaznaczone, który jest używany, a który nie. Bo te runy życia to chyba najbardziej sensowne są w tej całej zabawie. Ciągle nie mam takiej runy. Teraz jest dobrze. Zobaczmy ten kamień sagi. No dobra, nie odwracajmy się od głównego pomysłu. Moja pani, postąpiliśmy zgodnie z twoim życzeniem i badacze bacznie obserwowaliśmy normańskich strażników, którzy kalają nasze ziemie. Wysyłam do ciebie, czcigodna pani, tego jeźdźca, by przekazał ci, że sami Normanowie byli widziani w towarzystwie tej przeklętej heretyczki Fulka.
Wygląda na to, że zdołała jakoś zbiec. Kiedy pisze te słowa, oni zmierzają do opuszczonej wieży, gdzie skryły się jej przebiegły przyjaciel, który nie jest już naszym utrapieniem, sługa uniżony, a to zabili tego Paula. Pawła, jak to jest w polskiej wersji językowej. Też jest tak, z postrzeganiem asasyna jest taki problem, że zbyt wiele osób chciałoby, żeby zostały spełnione ich potrzeby, jeżeli chodzi o grę. I jak nie zostają spełnione, to są wkurzeni, czepiają się pierdą. Jestem gotów wesprzeć cię żołnierzami i zapasami, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Rex, to jest ten z Wessex, nie? Alfred Rex. Czy robię skarby? Jak nie zapominam, to robię. Czasami zapominam. You see the markings of the ancient ones, the Isu, the gods begat of gods. I've seen this somewhere. I know these words. One who stands at a threshold should take great care to look around, for who knows what foes lie in wait in the halls beyond. Oh, cool. I've passed through this doorway once before, at Sigurd, in a dream, not once, a thousand times. A thousand. Mówią tym samym głosem. Wyglądają podobnie. On chyba wie, który brat jest który. What does it say, Sigurd? Does it speak to you? Yes. But the words are fogged, shadowed. And yet I feel their meaning. And the ash tree, I see the great tree of life, her boughs reaching skyward, opening the way. It's just as you promised, Basim. All you foretold was true. Gówno prawda tam. Wszystko, co mu się wydaje. I am more than I appear to be. So much more. This is wicked magic, Sigurd. Dark Seder. Do not listen. No. This is real. This is everything. To the walls! To the walls! Alfred's come! King Alfred of Wessex! Marching up the rise with a mess of soldiers! Have we time to escape? The men are spent. We've not a chance in blazing hell. A parley, then. We must call a parley. I will speak, and the King of Wessex will listen. Kurde, kompleks wyższości już taki mocno wszedł. O kurde. As I understand, King Alfred, your name is not spoken with affection here in Mercia. Yet I am close enough to Wessex to hear myself praised from morn till twilight. Return to your singing subjects, then, and leave the affairs of Mercia to the Danes. Not till your pagan war songs are safely out of hearing. Offered in exchange, Lord. You can deserve as please, no secrets here. Let's end this here, my lord. Let's exchange men. My best warrior for yours to prove peace. After which you leave Mercia, and we fall back north of River Ouse. These terms are fair. Wulfric! My war thane. You will go with Giedrich, brother. Name your man. Sigurd Jarl, I offer myself. Thank you, Basim. King Alfred, wait. Paladin Fulke, you with this company? I was, my lord, to recover from Edwin what was mine by right. Ooh.
Atmosfera się zagęszcza. Sigurd is the only man you need. He's worth more than 20 other men. He is the son of a king. Traitorous snake. And his heresies are profound, my lord. He claims to be a living god. I'll gut you, troll woman! Hush! I'll gift myself to you, King Alfred. Because it is not my fate to die by your hand. Brother. Have faith that the Lord God watches over you all. This man is dangerous, my lord. Let me hold him. Do what you must, but treat him with care. Może jest w tym Sigurdzie coś więcej. Właśnie może to jest opowieść o Tyrze i Odynie. I will shadow them. They shall not get away. Oczywiście wolę myśleć o tym, że Eivor jest tym wybranym, nie? Nie bez powodu. Ale może się okazać, że nie. We need to start defending the mouths of all our rivers, even the ones that go nowhere, else the sly dogs roll their ships over land. Może to też jest taka lekcja, że niekoniecznie trzeba być kimś wyjątkowym, żeby zmieniać świat, nie? No dobrze. Kamień Balad, ale nas załatwiła. Ale może ona też ma jakiś ukryty plan. Wracamy, mili państwo, do osady. Tam będzie można zamknąć te przygody w Mercy. Znaczy w Oxenfordshire. Muszę się tu przejść oczywiście jeszcze. W Londynie jest dużo ciekawostek. Ale może kiedyś. Nie, w zasadzie jest tu trochę rzeczy do zrobienia. Jeszcze się zastanowię, ale na razie pogadamy sobie z Randvi i zastanowimy się, co dalej. No, Sigurd został uprowadzony, to na pewno nie zostanie pozostawione same sobie. Chociaż szczerze mówiąc, to on ma takiego świra teraz, że wolałbym się w to nie mieszać, ale tak się chyba nawet nie da, nawet gdybym chciał. Moje wilki. Good to see you. Word of our growing settlement has reached outside ears, so have a look around. You may see a few new faces. Randvi, our work is done in Oxenfordshire, but the cost has been high. I feared as much when this letter arrived, from one called Fulke, addressed to you. From Fulke? Gods, that witch! It is there on the table. No zobaczymy, ja w ogóle chyba muszę powiedzieć, że ta Fulke, po pierwsze jest niegłupia, nie? Tak Sigurd, jak i Basim traktowali ją chyba jako drogę do celu, a tymczasem ona ma swoje własne cele. Przesyłam ci błogosławieństwo Stworzyciela, Eivorze. Piszę tylko po to, by cię uspokoić i dać ci znać, że Sigurd jest w dobrych rękach i w zacnej kompanii. Będę go traktowała z całą należną mu troską. Zakon, do którego należę, potrzebuje ludzi takich jak on. Pod wieloma względami jest on ideałem, do którego dążymy. Bogiem noszącym cielesną powłokę. Cielesną powłokę człowieka. Mam tylko nadzieję, że on sam to zrozumie równie dobrze jak ja, zanim załamie się pod ciężarem swych cierpień. Fulke narzędzie. Może Fulke jest przedstawicielką tego zakonu, nie? Czyli templariuszy. To też ciekawe. To by się Basim nieźle przewiózł na tym. Fulke is with the Order of the Ancients. The same order Kjotve followed. The order that Basim and Hytham have pledged to destroy. Eivor, what has happened? Sigurd has been taken hostage, captured by King Alfred, and given to a woman named Fulke. A very dangerous woman. What does she want with him? I will spare you Fulke's ramblings, but know this. Sigurd did his part to secure an alliance with a thane called Gidrich. Gidrich is an honest man, and will come when I call. Until that time, Basim will locate Fulke.
Look for his message when it comes. No, nie lubię Gidricha za bardzo, no ale przyjmijmy, że przysiągł nam wierność. Mamy surowce. Tylko surowce? Potrzebuję materiału. Nie. Dobra, surowce są okej. Okay. Surowce są okej. Okay. Jeszcze z Randvi można pogadać. Ale kilka rzeczy. Po pierwsze, ucztę należałoby urządzić, żeby trochę podnieść morale. Może rozwinąć jedno z tych miejsc. Zacznijmy tutaj, bo to jest chyba... O. Tak, profity z uczty wzrastają dzięki temu. Chciałbym też tatuaże zobaczyć, czy coś tam się zmieniło. To jest dobre miejsce? Z lotu ptaka inaczej widać te... browar. No, oczywiście. Browar. Ciągle zapominam o tych tatuażach, ciągle sobie obiecuję, że je odwiedzę, a potem inne rzeczy mi przychodzą do głowy. Mamy tak, mamy rybaka i będę mógł łowić ryby. Mamy też stocznię. Najwyższa pora w tą stocznię chyba zainwestować. Albo może stolarnia? Stolarnia Kari. Stocznia pozwala zmieniać wygląd okrętu, znaczy łodzi. Ja rzadko z tej łodzi korzystam w zasadzie. Tylko wtedy, kiedy muszę. A uczta jest rzeczą wartościową bardziej niż się spodziewałem. A też droga jest to inwestycja. Ale mamy. Zapomniałem muzeum zbudować. Muzeum też jest ważne, to prawda. Może przy następnej okazji. This is fine work, really. Thank you for seeing this done. There are new maps for you, Eivor. Oh. What have you got for me today? Wywiad kartograficzny. W całej Anglii można znaleźć ukryte skarby, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Za odpowiednią opłatą Olsen wskaże ci miejsce ukrycia konkretnych bogactw. No ja właściwie to wszystko już odkryłem. Chyba, co było do odkrycia. Wschodnia Anglia, na przykład 50... No to są umiejętności, to jest ważne. Wschodnia Anglia. That's it. I must be on my way now. Goodbye. Farewell, Eivor. Czemu ostrzygłem Eivora? Bo muszę przyznać, że włosy dosyć są zgliczowane i często się zachowują w dziwny sposób. Podobnie z brodą. No już brodę zostawiłem, bo mi żal było, ale szczerze mówiąc, korci mnie, żeby ogolić Eivora totalnie na łyso. Nie zrobiłem stolarni, tylko coś innego? Jezus. Cast about this lamp, my friend. No cóż. Czasami tak jest. Nonsense! It is not that complicated. You do not appreciate the subtleties of a cutting flight. That is why you misunderstand. Tak, w zasadzie zbieram wszystkie skarby i tak, więc te mapy może nie są mi tak bardzo potrzebne, ale pomyślałem, że tak sprawdzę raz chociaż. Na razie tylko więcej zdrowia, ale to na 2 godziny jest, więc w zasadzie... No tak, to domyślam, że źle wybrałem, ale nie szkodzi. Może być kartograf. Hey, my boy. Dobrze było wypocząć trochę. Zobaczmy sobie, jak tam w kwestii zadań wygląda sytuacja.
Chyba trzeba z Randvi jeszcze pogadać. Bo ona coś dla mnie ma. Zastanowimy się, jakie kolejne kroki. Tam Asgard też pozostał. Może warto byłoby było wrócić do Asgardu, ale też mam inne pomysły jeszcze. I want to see the Alliance map. Więc mamy tak, 130, 250, 90. O, w ogóle Lunden jako osobne miejsce. Hytham asked that I travel to London. What do you know of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago, but it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate and start asking around. Okay. Zatem to jest mój plan dalszy. Tym bardziej, że po drodze chciałbym wybadać różne skarby i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest istotna część planu. Tu widzę, że jeszcze dużo jest rozmów na ten temat. Faktycznie sprawdzę listy w komnacie u siebie. Trochę żałuję, że części broni nie można odłożyć gdzieś tutaj. Stan krótszej przystani. No jest coś, co jeszcze... Pierwszy poziom rozbudowy, to można rozbudowywać strasznie dużo... Ach, już wiem, co muszę zrobić. Ale zobaczmy też tutaj. Od Somy? Pojawiłeś się dziś w mych myślach. Myślałam o tym, co czułam, kiedy straciłam Grettenbridge. Złość, zwątpienie. Pomogłeś mi odzyskać miasto, ale w rzeczywistości zrobiłeś o wiele więcej. Pomogłeś mi odzyskać to, co utraciłam w sobie. Dzisiaj i moi ludzie, i moje miasto są silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. A ja znowu... takie to... Wulfhilda. Soma była bardzo spoko. Zgodnie z obietnicą ukończyłam mój rękopis opowiadający o szeregu dziwnych wydarzeń, w jakich uczestniczyłyśmy we wschodniej Anglii. Przesyłam egzemplarz specjalnie dla ciebie zgodnie z twoją prośbą. Imiona oraz wydarzenia zostały odpowiednio zmienione, by stworzyć legendę, która będzie podniosła w duchu naszego ludu. Zostań z Bogiem. A to ta dziewczyna, co żeśmy legendę tego Grendela. Inspiring tale, far more fitting than that terrible day. At least you changed my name. And she got a dragon in. Always with the dragons. Bardzo ładnie. No już. To mnie czekają chyba jakieś lokalne podboje i przechadzki po terenach podbitych, żeby zdobyć nowe surowce.